No dobra, przynieśliśmy kotką, kotku, picie, picie, picie. Najpierw go zdejmiemy z góry. Proszę, tak wygląda. Śpi, kiciule, kicia. Zaraz go zdejmę. Zaraz go zdejmę. Tak. I pokażemy, jak się nasz kolega czuję. O, ładnie. Ładnie, proszę. Pięknie. Już nie wyglądasz tak okropnie, odrażająco i przerażająco. Kiciulku, będziesz zdrowy, zobaczysz. Będziesz fikał. Chodź, masz piciu. Masz piciu. Masz, zobacz. O, widzisz? Czujesz? On jeszcze śpiący jest. O. Tak wygląda teraz. Tak, kiciulek? No. To masz. Dałem ci mleczka, kiciuś. Placek, masz mleczko tutaj. Jeszcze ci zwilżę usta, tak jak w szpitalu robią. Nie? Żeby usta go ci zwilżyć, tak? A żebyś ci nie zaschło w buzi. O. A może tak znajdziesz, co? Kicia? Dasz radę? Nie. Teraz spróbujemy tu mu zmoczyć krawędź i dotknąć mu do pyszczka. Tak? Dobra, ty jesteś pijany jeszcze po tej narkozie. Dobra, to dochodź do siebie. Kiciulku. O, tatraństwo. Trzeba mocniej docisnąć. Coś niedopracowane te zamknięcia. O, 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 oho. Oho. Zbliżył się. Już myślałem, że będzie pił. Ale nie. Przyciągnę to bliżej, a zarazem pochylę to. To będzie mu lepiej pić. Stawię w rogu. Ojej, za bardzo mu się może wylać. No dobra. Tak, kiciuś, będziesz. Będę cię odwiedzał. Będę cię odwiedzał. A jutro ci damy tą karmę. Felix Junior. No dobra. To by było na tyle.